Siema, siema, witam na kolejnym już typowaniu. Ten weekend będzie działo się dosyć sporo. Porównując do zeszłego, mamy kilka naprawdę dobrych eventów, wróciło UFC. Mamy trochę mniejszych takich gal, bardziej niszowych bym powiedział. Nawet teraz jak nagrywam, zaczyna się chyba gala UFC Worldwide w RPA setka. Nawet mam tutaj kursy również na tą galę, no, ale musiałem odpuścić, bo zasadniczo miało być nagrywane wczoraj, ale jestem chory. Troszeczkę dzisiaj się polepszył mój stan zdrowia, więc siadłem do nagrywek, troszeczkę sobie przeanalizowałem tych ofert. Będzie co grać, także zapraszam do oglądania, zapraszam do subów. Jak nie zasubskrybowałeś jeszcze, bo sporo wyświetleń, kurczę, się kręci. Teraz już ponad 3000 miałem tych wyświetleń, a subskrypcji jest mało, także jeśli chcesz mnie wspomóc w jakiś sposób niefinansowo, możesz dać lajka, możesz dać subskrypcję tutaj. Zapraszam bardzo serdecznie do subowania. No i co? Lecimy z kolejnym typowaniem. Zapraszam do oglądania. I zaczynam typowanie od gali. Dzisiaj w nocy będzie ta gala z czwartku na piątek. Battlefield Fight League 75 Kanada. Transmisja na Fight Passie. Zdarzyło mi się już parę razy coś tam rzucać okiem na te eventy. Sportowo całkiem przyzwoite walki, powiem szczerze. Ja tutaj sobie rzuciłem na bęben parę walk, w sumie przejrzałem. Nie ma wiele źródeł, jeśli chodzi o duży procent, powiedziałbym, zawodników, ale wpadły mi w oko tutaj dwa bety, więc się nimi podzielę. Pierwszym betem jest walka Blake'a Sigvaldsona z Oguzhanem Yalcinem. No tutaj przejrzałem sobie obu zawodników. Sigvaldason 3-3 rekord Kanadyjczyka po dwóch porażkach. Jest ostatnio przegrał z Joshem Kwiatkowskim, na którego kiedyś stawiałem. Jest to bardzo przeciętny zawodnik. Wcześniej porażka szybka z Jamiem Sirajem. Wszystko przed czasem się tutaj kończyło, więc raczej nie spodziewałbym się tutaj decyzji w tym pojedynku. Jest po dwóch porażkach. Gościu wchodzi do klatki po ponad półtorarocznej przerwie, więc to jest duży, że tak powiem, prognostyk ku zwycięstwu jego rywala. Jalcin 2-1 Kanadyjczyk to jest gościu, który się wywodzi z zapasów i ja standardowo trzymam się swojego schematu. 4-1 na amatorstwie, na zawodstwie 2-1. Ostatnią walkę przegrał w lipcu z Anim Wasukiem, na dobrym zawodnikiem, bo Wasuk jest solidnym bardzo gościem. Przegrał tam w co-main evencie na pełnym dystansie. Miał się bić w październiku ze Stracellą, który się bije też na tej gali. No tutaj wyraźnym bardzo faworytem jest Jalcin. Gościu nie ma jakiejś tam wybitnej stójki, powiem szczerze. I nawet ten Sigvaldason może mieć tutaj jakąś przewagę, powiedziałbym minimalną może na nogach, ale jest pod kątem zapasów, pod kątem grapplingu, pod kątem kontroli na dole, to tutaj będzie prawdopodobnie przepaść, jeśli się nie da ustrzelić tutaj Jalcin. To ta walka pójdzie łatwo na jego korzyść. Kurs 1,33, w ogóle jakieś tutaj dziwne rzeczy były. To Ameryka, oczywiście wystawiane były linie różne. No ale tutaj dla mnie bardzo, bardzo wyraźnym faworytem jest Jalcin. Znaczy tak patrząc na właśnie na Sigvaldasona, to gościu wchodzi do klatki tutaj po półtorarocznej przerwie. Na odbicie trochę walka. Takie odnoszę wrażenie, że tutaj organizacja BFL będzie inwestować w Jalcina. Bo rzeczywiście, jak się obejrzy jego walki, ja oglądałem tę jego walkę z Bowmanem, to było w kwietniu, super kontrolę ma gościu. Naprawdę, na nogach jest taki troszeczkę drętwy, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o jego kontrolę, jak na kategorię kogucią, naprawdę dobry gość, jeśli chodzi pod kątem, mówię pod kątem na glebie parterowym, no, że tak powiem. To tutaj będzie bardzo wyraźnym faworytem dla mnie Jalcin i jego, no biorę tutaj do kombinacji, bo wydaje się być tutaj turbo pewniakiem, ale oczywiście niszowe gale, to jest taka trzecia liga, bym powiedział, więc tutaj różne rzeczy się dzieją. Polecam mieć to też na uwadze. Wypadła walka Sinagogi z Zangane, też ciekawy pojedynek. To była walka o pas kategorii bodajże lekkiej. I drugi pojedynek, który mi wpadł w oko, jeszcze tutaj walka Mirzaiego z Salimem, ale śmierdzi mi troszeczkę ten pojedynek Mirzai. 3-1 i 1 remis Irańczyk. Ostatnio był underdogiem dosyć wyraźnym, z tego co pamiętam, w pojedynku z... A wcześniej z Pulterem, a przegrał z Kaiciem bardzo szybko w kwietniu. W kategorii półśredniej to była walka, z tego co pamiętam. Tutaj idzie do kategorii średniej. Hamza Salim znowu 6-5, karateka. Wchodzi po zwycięstwie tutaj na King of the Cage, ale z gościem się bił, który miał, no spójrzmy na rekord tego gościa, wcześniej 3 porażki. No bił się na Bellatorze i to jest dosyć doświadczony gościu, bo rzeczywiście jak przegrywał, to z dobrymi nazwiskami. Revel, też na BFL-u. Revel ostatnio się bił na LFA.
Adam Fugit, UFC, Granil, Bellator, Christian Duas, Bellator, te oba pojedynki w Bellatorze, no i na LFA z Wesem Schultzem też dobrym przegrał. Więc tutaj troszeczkę ta walka mi śmierdzi. Kursy nieadekwatne wydaje mi się, 1,30 tam 4 około na Irańczyka. Ja tego nie pogram, ale to tak gwoli ciekawostki bardziej. No i tutaj Matt Dwyer kontra Christoph Van Dijk. I to też jest newralgiczna walka. Ja mam troszeczkę tutaj mieszane uczucia do tego pojedynku. Matt Dwyer po czterech porażkach będzie się bił o pas. Rzeczywiście, patrzę na to, z kim przegrywał. Chris Curtis, większościową decyzją. KB Buller, no niezbyt dobry, pewno z tych na pewno porażka z Bullarem. Potem w Rosji z Dragozinem i na koniec świętej pamięci Elias Theodoru go zbił. To był zeszły rok, marzec. I kurczę, mam wątpliwości do tego pojedynku. Wydaje się, że to jest walka pod niego. On bił się w UFC, oczywiście, z tego co pamiętamy. Cztery pojedynki sprawił mega sensację tutaj, pogonił od Makario wtedy na tej sławnej gali w Brazylii, gdzie wygrali prawie same dogi. Wygrały wtedy na 12 pojedynków, bodajże chyba 10, czy nawet 11. To była pod kątem bukmacherskim gala najbardziej nieprzewidywana w historii całego UFC. Co ciekawe, właśnie ten nokaut na Makario, a kurs na Dwyera był 4,40. Porażka z Tumanowem, z Żubanem, z Randy Brownem. No ale też dobre zwycięstwa. Ronson, Dominik Stil, też zawodnicy z UFC. Christoph Van Dijk, 9-5, 37-latek z Belgii. Gościu, który urzęduje w Tajlandii od dłuższego czasu. Ja go kojarzę bodajże z One Championship. Tam jedną walkę stoczył bardzo dawno temu, w 2014 roku wygrał. Ale tutaj kupa porażek. Ale też z dobrymi nazwiskami trzeba przyznać. Emil Habermehl na gali, chyba to było w Szwecji. Paulo Kusz. Munir Lazy, Jakob Malkun, ostatnio wygrał z Danielem Dörrerem, ale to było też, przypomnę, 3 lata temu. A patrząc na gabaryty, wystarczy sobie rzucić okiem na ważenie, jest no, tak ogromna dysproporcja, 16 cm wyższy jest Dwyer, zasięg też będzie miał dużo lepszy. Ogólnie dla mnie nadal taką ciekawostką, powiedziałbym, znaczy ciekawostką, zagwozdką może inaczej, jest to, że jakim cudem Dwyer w ogóle ścinał przy tych gabarytach do kategorii półśredniej. To jest dla mnie w ogóle coś niesamowitego. Też Teodoru średnia, Ragozin średnia, KB Buller średnia, Curtis też średnia. Na BFL-u, co ciekawe, też patrząc na jego suche zwycięstwa, 8-1 ma. No walka na niego na odbicie i ja też pokusie 1, no widziałem 1,50, 7,46, duże spadki, ale tutaj no za bardzo sobie nie wyobrażam jego porażki w tym pojedynku, powiem uczciwie. Ale jest to realne jak najbardziej. Jednakże no to ja bym postawił na Kanadyjczyka mimo wszystko, choć też z takim małym dystansem. I też jeszcze o walce wieczoru, Caio Machado, Edison Lopez. Przestrzegam przed graniem. No zresztą chyba kto mądry do takiego kursu, czy by nie pograł w okolicach tam 1,10, 1,09 wadze ciężkiej. Chociaż Caio Machado miał się bić w tym roku bodajże na kontenderze. Nie wiem dlaczego, no tutaj, bo gościu urzęduje w Kanadzie od dłuższego czasu. Nie dostał wizy. W ogóle na pojedynek z Paulo Renato Juniorem, nie pamiętam, się bił z nim później już. Edison Lopez i 11-7 też Brazylijczyk, 44-latek. No tutaj on przegrywał z dobrymi zawodnikami. Prasel, Michel Batista, Koniłow, Waldo Cortez da Costa. Ostatnia walka z jakimś chłopem przegrana tutaj w sierpniu. Ale absolutnym pewniakiem z Caio Machado. Mówi się o Machado, że to jest naprawdę dobry zawodnik, którego miejsce jest w UFC, który już... Ja jakoś tam się głębiej nie przyglądam jemu, ale już mówi się o nim, że po prostu jest to gość, który umiejętnościami sporo zawodników wiemy, jak kategoria ciężka w UFC wygląda. Ja myślę, że tutaj być może w przyszłym roku już go zobaczymy bezpośrednio w UFC lub znowu będzie podejście do kontendera. No ale tak jak mówię, 1-10 na niego to jest no, w kategorii ciężkiej, to już mówiłem, że nieraz się działy takie cuda, że nie ma sensu tego grać. No i co? Dobra, lecimy dalej z kolejnym rozpiskiem. One Championship z potężnym rozmachem tutaj wjeżdża w ten weekend, tak naprawdę dwie gale. Jedna znowu pod kibiców mamy w Prime Video, pod amerykańskich widzów gala w nocy, gala na Filipinach, jedna druga gala w Singapurze. Biorę pod lupę od razu za jednym strzałem obie gale, a będzie się działo tutaj bardzo dużo. Zaczynamy od gali pierwszej, oczywiście na Filipinach. Walka pierwsza, Hekin Lin kontra Denis Zamboanga. Tutaj dla mnie bardzo wyraźną faworytką jest w tym pojedynku Denis Zamboanga. Tak naprawdę Hekin Lin, stójkowiczka, dobra zawodniczka, no ale jednak tutaj włącza się jakichś wielkich tak naprawdę sukcesów. Ona w kiku tutaj dobrze wygląda w walce jednej, widziałem ją. Dwa zwycięstwa, pokonała Jomari Torres, pokonała Bin Nguyen, też po takiej wymęczonej chyba walce, z tego co pamiętam, albo mi się walki pokiczkały, ale chyba tak. No i porażki Dejnej Bramki, Ritu Fogat, Itsuki Hirata, Denis Zambanga po dwóch porażkach. Mega, mega dobra, utalentowana zawodniczka.
Dobre zwycięstwo już z Mei Yamaguchi. No tutaj dwa pojedynki. Przegrana najpierw z Sohiham, najpierw przez splita, później porażka na pełnym dystansie, też czystą decyzją z Koreanką. Dobra, solidna bardzo zawodniczka. Stawiam na Denis Zabangę tutaj bardzo pewnie w tym pojedynku. Oczywiście to jest MMA kobiet, jednakże tutaj w One Championship, oglądając, obserwując azjatycką organizację, bardzo mało się wykrzesza na faworytek tutaj. Dla mnie bardzo wyraźnie 1,47 dobra podstawa do kombinacji, jeśli chodzi o to One Championship. Folajang kontra Edson Marquez, to jest też ciekawa walka. Folajang, obserwując poprzednie gale One Championship, mamy po raz kolejny schemat, gdzie mamy zjazd tych takich. Ostatnio bił się Bibiano Fernandez przegrał i przegrał jeszcze jeden ktoś, a nie pamiętam kto to był. A Kevin Bellingham. No i mamy Folajanga po czterech porażkach. Folajang ostatnio w MMA, bo wygrał z John Wayne'em Parrem w marcu w Muay Thai, chyba na zasadach Muay Thai. Cztery porażki Folajanga. Folajang ostatnio wygrał ponad 3 lata temu z Mongołem Amal Sanom, a wcześniej dwie porażki, teraz cztery porażki. No kurczę, średnio to wygląda, jeśli chodzi o Folajanga. Powiem szczerze, 38 lat, bardzo pasprami z Folajang. Były mistrz organizacji, chyba z tego co sobie przypominam. Tak, w kategorii lekkiej bodajże to było, tak, teraz mamy walkę chyba w pusie, nie z tego co widzę. No przegrywał z dobrymi zawodnikami, to jest Buistem, Buist był underdogiem spory, z tego co pamiętam, ta porażka z Caruso, nie znam tego gościa, porażka z Aokim i Lipeng Zango zbił na pełnym dystansie w zeszłym roku, 22 pojedynki Folajanga i mamy Edsona Marqueza, 10-2. Edson Marquez, to też jest ciekawy przypadek, bo ogólnie tutaj przyszedł z nieskazitelnym rekordem 9-0, najpierw porażka z Raymondem Magomed Alijewem, potem porażka jeszcze z Hiroyukim Tetsuką. No i odbił się w czerwcu z jakimś anonimowym dla mnie Koreańczykiem, Brazylijczyk, 34 lata, ale mamy tutaj bardzo duży przeszał w gabarytach, 13 cm wyższy Brazylijczyk, 14 cm lepszy zasięg ma parterowo, będzie zdecydowanie moim zdaniem lepszy, patrząc na jego zwycięstwa. Faktem on ma 6 zwycięstw przez ciosy, więc to ciekawe, tutaj może być różnie. Mi to śmierdzi decyzją. Nie wiem, czy na czyją korzyść. Faworytem tutaj jest Edson Marquez i ja osobiście ten pojedynek odpuszczam. Kurs idę w stronę Folajanga, trzeba przyznać. Tutaj z 1,44 nam się zrobił 1,61 na Brazylijczyka. Ja osobiście ten pojedynek odpuszczę, bo mamy kolejny niewiadomą. Folajang rok czasu się nie bił. Wchodzi tutaj do kratki One Championship. Nie wiadomo, jakiej dyspozycji tak naprawdę będzie Folajang. Desun Park kontra Lomentai Nines. Tutaj jest ciekawe pod kątem okoliczności trochę pojedynek. Desun Park 11,3. Ostatnio bił się z Abraham Orimem, przegrał, tam będąc faworytem, to dosyć wyraźnym, z tego co pamiętam. To było, kiedy to było, zaraz zobaczymy. Był wyraźny, no był faworytem na pewno w tamtym pojedynku, bo ja pamiętam, że chyba nawet nie, przy na niego nie stawiałem i on przegrał. Desun Park wcześniej, trochę tych zwycięstw miał, ale z zawodnikami takimi sobie, takimi Hiro Eto, z takich znanych bardziej znanych, Honoru Banario, Amir Khan, Splitem. Średnio do mnie przemawiają te skarpy, no i Rowan Tynan, który przede wszystkim wraca po dwuletniej przerwie. On też nie ma jakichś fenomenalnych nazwisk, sam też bił się z Honorem Banario, przegrał ostatnią walkę w grudniu 2020 z Maratem Gafurowym przez splita, ale jest to zawodnik, no wydaje mi się, że prawdopodobnie sportowo będzie dużo lepszy. No to jest dobry zapaśniczy gościu, ja już grałem, on dał mi dobrze zabił, choćby walce z Kojimando, z tego co pamiętam go grałem. On w drugiej walce się bił z Folajangiem, wygrał z nim, wygrał z Kolosą. Naprawdę chłop ma bagaż doświadczeń, nie wiem czemu się nie bił tak naprawdę Hawajczyk. Znaczy jeśli wszystko tutaj zagra, jeśli z dobrym przygotowaniem Lomentai Nines po 1,27, nie wiem czy to warto grać, no ale dla mnie tutaj jeśli w normalnych okolicznościach ta walka będzie się odbywać i w dobrej formie wyjdzie Tynans, to tutaj bez szans dla mnie jest Koreańczyk. Ale tak jak mówię, 1,25 nie, mnie bynajmniej gdzieś tam nie zachęca do gry. No i mamy tutaj na ten pojedynek, miałem poświęcić troszeczkę więcej czasu, tak naprawdę miałem zrobić taki preview tej walki osobny, bo wiem, że sporo osób w Polsce i no jara się, interesuje się mocno tą walką. Mamy David Roberto Soldicia, mojego mistrza KSW w organizacji One Championship. Jego rywalem Murat Ramazanow. Robert Soldic 23, 7 kolejnych wygranych. W ubiegłym roku 2 zwycięstwa. Patrick Kins, Mamed Khalidov. No i ogólnie ma całkiem dobre zwycięstwa w Soldic w KSW. On ogólnie w KSW 139 walk wygrał 8. Przed KSW jeszcze dobre zwycięstwo z Lewisem Longiem. Ale co powiem na temat jego. Roberto Soldic. Analizowałem sobie troszkę jego pojedynki. Dla mnie, kurczę, te zapasy jego nie zostały jeszcze tutaj tak przetestowane, powiem szczerze,
Ja bym bynajmniej tego chciał, bo jednak patrzę z kim się bił. Z Mamedem była stójka, z Kinclem, tam bił Kincla w parterze chyba z tego co pamiętam. No z Michałem Pyczakiem się bardzo męczył, z tego co pamiętam, nokaut na Kaszubowskim, nokaut na Borerze, tutaj tych walk dwóch to nawet nie ma co brać jakoś mocno pod uwagę. No przegrał z Dykusem i wygrał tutaj z Dykusem w rewanżu na Wembley. Roberto Soldic jest super gościem naprawdę, tylko jest troszkę nieprzetestowany jeszcze, a tutaj Murad Ramazanow będzie, znaczy ja mówię zapaśniczo, bo oczywiście na nogach, to tutaj będzie miał bardzo dużą przewagę moim zdaniem Chorwat. Murad Ramazanow 11-0 w One Championship, 3 kolejne zwycięstwa, Koreańczyk Byung Hobe, Hirooki Tetsuka i ostatnia walka w grudniu w zeszłym roku z Sebastianem Kadestamem, miał się bić w lutym z Japończykiem Kenem Hasegawą, nie doszło tutaj do skutku jego starcie z Japończykiem. Gościu, który jest bardzo surowy w stójce, ale jest piekielnie efektywny zapaśniczo, dobry w klinczu i tutaj walka jest, kurczę, to taka walka, w której ja mam spore wątpliwości tak naprawdę. Oczywiście na nogach Roberto powinien mieć bardzo dużą przewagę. Można obejrzeć sobie jego walkę, mówię o walce Ramazanowa z Sebastianem Kadestamem. Kadestam jest dobrym stójkowiczem, tylko że właśnie te zapasy u niego są bardzo mierne. Jeśli Roberto Soldic to utrzyma na nogach, ja nie mam wątpliwości co do tego, że jest wyraźnym faworytem tutaj Roberto Soldic. Polskie buki wyskoczyły z okropnymi liniami, bo było 1,25, nawet widziałem 1,30, 1,35. Bardzo duży chóra optymizm, jeśli o Soldicie, a tak jak mówiłem na Discordzie też gdzieś tam, że pewnie jak wystawią sobie Rosjanie kusy, to się tutaj mocno to spolaruje i tak również się stało, bo mamy tutaj wzrosty z 1,25 na 1,71, uśredniając kursy na Roberto. Dla mnie na nogach oczywiście, żeby to sądzić, jest tutaj bardzo wyraźnym faworytem, ale no tutaj skreślać Ramazanowa, to jest gościu, który też się czai na pas już od jakiegoś czasu z tego, co się wypowiada. Jest to gościu z ekipy Khabiba Nurmagomedowa. Nie jest jakoś mega doświadczony, mówię bardziej o pewnym jakimś tam poziomie, bo on rzeczywiście się bił z gościami tutaj na zawodowstwie z takimi sobie tutaj. Nusultan Ruzibojew, jego kojarzę gdzieś z jakiejś rosyjskiej organizacji. Poza tym tutaj, jeśli chodzi o te skalpy jego w One, no nie są to wybitne naliska. No Kadestam byłby mistrzem, prawda, organizacji w kategorii chyba półśrednie z tego co pamiętam. No Roberto Soldic jest bardzo zmotywowany, tak jak mówię, ale on, kurczę, no nadal dla mnie, ja wiem, że on w Polsce jest bogiem, był, bardzo go lubimy, ja go też bardzo lubię jako człowieka, jako zawodnika również, bo naprawdę tutaj jest bardzo dobrym gościem, ale też patrzę na te 7 skalpów, spójrzmy, Mameda, pass prime, Michała, pass prime, no Kinz był dobrym skalpem, jednakże no też ja mam w głowie pojedynek Kintla z Emanowskim do tej pory, gdzie Kintz wygrał fartownie, ja siedziałem z obsanymi gaciami, bo wtedy stawiałem, pamiętam, na Parnasę chyba z Pejiciem, na Kintla, jeszcze na kogoś wtedy, pamiętam, i ten Kintz przegrywał, ja w ogóle byłem w szoku, mówię, Boże, mówię, co on w ogóle pokazuje tam wtedy, bardzo kiepsko wyglądał Kintz w tamtym pojedynku, no to tak notabene, z Michałem Pietrzakiem, pamiętam, Michał wszedł zastępstwo właśnie za Kintla. No było trochę tam się męczył Roberto, z Pieczak mu urwał chyba rundę z tego co pamiętam. Kaszubowski szybki knockout, Borę szybki knockout, tych walk dwóch nie biorę nawet jakoś mocno pod uwagę tak naprawdę. No i walka z Rikusem 4 lata temu. Rikus też był innym zawodnikiem tam, bo jednak patrząc na to jak teraz Rikus wygląda w UFC, to nie wiem czy tak łatwo miałby Soldic, znaczy Soldic nie miał łatwego taka, ale teraz nie byłby dla mnie jakimś wyraźnym faworytem Soldic w pojedynku z Drikusem. Pomimo tego, że Drikus jest jaki jest, ma tą taką asynchroniczną stójkę, strasznie drewnianą, ale na grobi robotę, ma czym uderzyć, co pokazał w pojedynku z Bradem Tavareszem choćby. No i mój werdykt taki, powiem szczerze, dla mnie minimalnie faworytem jest, żeby to Soldic i przestrzegam przed jakimś ładowaniem grubszego siana na niego. Wiem, że dużo osób widzi, dużo osób jest skóra optymistami w pojedynku właśnie tym, ale no jednak granie, tak jak mówię, przeciwko zapaśnikowi, oczywiście, no to Soldic też się wywodzi z judo, jak sam o tym mówi. Murad jest zapaśnikiem bardzo dobrym. Dla mnie, mnie on imponuje w jakiś tam sposób, oczywiście, tak jak mówię, on w stójce jest surowy i kurczę, daje się trochę trafiać tam, chociaż ładnie trzymał dystans z Kadestamem, a Kadestam chyba ma lepsze gabaryty niż Soldic. Zaraz sobie jeszcze rzucę okiem na Szweda, tak mi się wydaje, tak patrząc na niego. A nie, 183, no wyższy jest, pewnie też zasięg miał lepszy. Podejrzewam, straciłem wątek. I Murad Ramazanow tam wyglądał w tamtym pojedynku dobrze, bardzo dobrze wyglądał. Zapaśniczo bardzo łatwo wchodził w te doświadczenia. Ja wiem, że Sebastian Kadestam nie jest jakimś wymiennikiem dobrym, jeśli chodzi o właśnie zapasy i parter, ale no ta łatwość jego jest, kurczę, taka, że jednak on się nie bił rok czasu i on też nie próżnował i pewnie będzie wyglądał jeszcze lepiej. A Roberto Soldic, tak jak mówię, te zapasy jego no nie zostały jakoś strasznie sprawdzone w KSW, więc dla mnie minimalnie faworytem jest tutaj Soldic.
No to wasza decyzja, czy to zagrać. No, jakby to Solis tutaj wszedł, ma podpisanych 10 Bagua Championship za dobre pieniążki, ma się bić w kiku, czy tam Muay Thai też, w formach stójkowych, jest w MMA, idzie po pas, tak naprawdę. Ale czy tak łatwo tutaj wygra? Ma bardzo ciężkie, znaczy może nie tyle bardzo ciężkiego, ciężkiego też, ale bardzo niewygodnego, powiedziałbym, rywala, jeśli chodzi o stylistykę. Dla mnie faworytem takie 60 do 40 Solis, ale czy swoje pieniążki postawię, to tutaj jeszcze, powiem szczerze, nie wiem, zobaczymy tutaj. No polskie buki jeszcze nadal tutaj śpią w niektórych miejscach, więc jeśli ktoś jest za Muradem, to może mocno załadować jeszcze sobie fajne kursy, bo tak nawet 2,75, ja grałem po 3,50 Murada, no bo ten kurs był sam w sobie dobry, za jakieś tam niewielkie pieniążki, ale też mogę sobie skontować w tej chwili tak bardzo ładnie, także okej. I ostatnia walka, Reinier de Ridder kontra Anatolij Małych, kategoria ciężka. Reinier de Ridder, dwukrotny mistrz organizacji w kategorii średniej, w kategorii półciężkiej, idzie po trzeci pas, w kategorii ciężkiej. Reinier de Ridder w tym roku stoczył jedną walkę, chyba z tego co sobie przypominam, z Big Dashem, a jeszcze wcześniej z Krzemionem Abbasowem. Abbasowem, Holender go tam, no, gabarytowo tam był duży, no nie miał szans żadnych kilki w tym pojedynku. Big Dasha też bardzo łatwo zrobił Reinier de Ridder, on też z walki na walkę widać, że robi bardzo duży progres, to jest gość, którego ja bardzo chciałbym zobaczyć w UFC. Super parterowiec naprawdę, no nie jest to jakiś stój gość, dwa nokauty zaledwie, 12 poddań. Holendra, super gabaryty ma jak na kategorię półciężką, naprawdę gość, którego no nie wiem w jakiej kategorii, ale bym bardzo chętnie zobaczył, czy to w średniej, czy to w półciężkiej tak naprawdę. I Anatolij Małych 11-0, włączają się 3 zwycięstwa przed czasem Aleksandrem Machado, zbił Aliakbariego bardzo mocno też, no i z Grishenką nie męczył się jakoś szczególnie, tam Białorusi nie miał za bardzo argumentów na niego. Tutaj przede wszystkim w oczy bije mi właśnie ten przeskok w gabarytach. Mamy gościa z ciężkiej, który jest 10 cm niższy od chłopa z półciężkiej tak naprawdę. Deridel nie wiem ile może ważyć. Myślę, że stówkę z hakiem pewnie gdzieś będzie miał Mały Chin. No, ale myślę, że on chyba koło 110, może mniej, chociaż to jest taki mały dosyć ciężki. Mały Chin jest bardzo, jak się ogląda jego walki, jest bardzo taki przewidywalny w stójce. Jest efektywny jak najbardziej, oczywiście to trzeba przyznać, jednakże... No ja bym nie postawił na niego swoich pieniędzy w tym pojedynku. Dla mnie tutaj jeszcze w ogóle tak dwójki, a było 2,34, nawet widziałem z 1,30, to zobaczymy jakie mieliśmy w ogóle perypetie, bo amerykańskie buki wystawiają różne linie, tu było 2, ja widziałem 2,34 na Holendę, mam w tej chwili 1,98. Czysto sportowo dla mnie bardzo wyraźnie faworytem jest Reinier de Ridder. Jeśli tutaj on będzie grał swoje, trzymał dystans, sprawdzał do parteru, a myślę, że nie będzie miał jakichś wielkich problemów, bo tutaj wagowo nie będzie miał jakiejś wielkiej przewagi Małych Chin, to powinien spokojnie tutaj de Ridder pokonać Małych Chin. A Małych Chin nie jest wybitny. On jeszcze wcześniej przed One Championship też nazwiska miał kiepski. Baga Agaj, już mocno pasłem, Jake Hearn też, Askańczyk, który jeździł na Rizin, przegrał tam z tego co pamiętam, Kudin. Alcina Argentyńczyk, w samym One też nie miał jakiś wybitny, to nie pokonał. No jakby się zmierzył z Bulawem i wygrał, to wtedy miałbym jakieś tam już wtedy rozeznanie co do niego zapaśniczo też. A tutaj dla mnie faworytem jest, no The Raider jednak, postawię na Holendra i to tak 60 też do 40 bym powiedział, jeśli chodzi o podwójnego i prawdopodobnie potrójnego i gościa z rekordem 17-0, kurczę, mam nadzieję, że The Raider wyląduje w końcu w UFC, bo jest gościem, który tutaj może mocno namieszać. No zobaczymy, to nam powie na pewno ta walka właśnie z piątku na sobotę. No i dobra, druga karta Singapu i tutaj to jest mniej interesująca moim zdaniem karta do gry. Pierwsza walka Olsin kontra Bomeng. Już na Bomeng stawiałem i wypierdoliłem się na niej chyba raz albo dwa razy, na pewno raz. Mamy kurs, jaki mamy, 1,95 w tej chwili mamy na Chinkę. Olsim ostatnio wygrała z Mezebarbą. No, nie była tam faworytką, bo z Brazylijką, z tego co pamiętam, Filipinka. Wcześniej porażka z Ritu Fogat. I ona na One Warriors Series też przegrywała nawet. Nie jest to wybitna zawodniczka. Bo Bomeng po dwóch porażkach znowu. Niezła jest Chinka. Przegrała z Ritu. Tutaj Stefani Teo całkiem przyzwoicie sobie radziła do pewnego momentu. Po pierwszej rundzie pamiętam na live, bo ja tą walkę live'owałem, że tak powiem. Wtedy pamiętam na Tiffany Teo po pierwszej rundzie to było kurs 7 albo 8. I Tiffany Teo wygrała przez poddanie. Wcześniej Bomek 3 zwycięstwa. No też z zawodniczkami średnimi tak naprawdę jest to taka walka do rzucenia okiem, ale mi to śmierdzi taką walką trochę na przełamanie dla Chinki i życzeniowo na Bomek, ale swoich pieniędzy nie rzucę, bo tak jak mówię, ja już się wykoleiłem na niej, więc nie postawię. Żasur, Mirza Mukamedow kontra Omar Kane. Też tutaj mamy z nieba do piekła Omar Kane tak naprawdę.
Tak, Jasur był underdogiem w pojedynku z Duke'em Didierem, wygrał splitem. Bardzo bliska walka i tak naprawdę można to było punktować w dwie strony. Ja się bardzo cieszyłem, bo jednak Uzbek wygrał, ja stawiam na niego pieniądze po jakimś tam fajnym kursie, wtedy koło 2,50 chyba z tego co pamiętam. 36 lat, ale no nic szczególnego. Omar Kane znowu 4-1. Kane przegrał z Griszenką. Tutaj z Gazajewem też w ogóle były kursy cuda z tego co pamiętam, bo no, było takie, ja pamiętam, na Kane to było ponad 4 jeszcze ja widziałem i Kane tam zdemolował jakiegoś, w ogóle nie wiem, z tego Rucka przywieźli, tak naprawdę, a tutaj po raz kolejny odwraca się to wszystko w drugą stronę do góry nogami i bardzo wyraźnym faworytem jest Kane. Z 1,59 mam 1,27, kategoria ciężka, więc wiem jak to się może skończyć. Ja bym też nie postawił tutaj grosza na Senegalczyka, ale jest no tutaj słusznym faworytem, że tak powiem. Tutaj tej jednej i drugiej walki nie mamy w kursowo. Pakatif kontra Tialtang. Znaczy tutaj czysto na papierze, że mi Pakatif jest bardzo wyraźnym faworytem. Pakatif po porażce teraz da Andrade przegrał tam po jednym kopnięciu. No tutaj w Brave sporo walk obskoczył. Włan wygrał z Rujczenem, niezłym Rujczenem. Tialtang, no 3-1 niedoświadczony. To nie jest jakiś wybitny gościu na zawodach amatorskich. Miał 3-3 Włan, tutaj go tak rzucali mu takie nazwiska dosyć przeciętne. Przegrał z Koreańczykiem w zeszłym roku. Tutaj z Tsunoto też pamiętam, że ta walka jakoś nie szła szczególnie po jego myśli, chyba z tego co pamiętam. A Tsunoto to już jest też gościu, który jest bardzo mocno paspałem, z tego co pamiętam. Już miał walkę zakontraktowaną na listopad, tutaj gdzieś na jakiejś gali z nie wiadomo kim, więc tutaj myślę, że to jest walka Pakatiba. Rzucony na odbicie się dla Filipińczyka 1-3-1. No tak, pół na pół bym powiedział do gry, bo ja takich kursów za bardzo w pewnych kwestiach niewiadomych nie lubię stawiać, no ale wy jest dla mnie faworytem. Geyer Eustachio kontra Jonghoor, wiesz, Eustachio też bodajże chyba wraca po jakiejś przerwie z tego co pamiętam. No 2 lata tak, nie bił się. Też jakichś wybitnych skalpów tutaj w ostatnich latach nie ma, ale rzeczywiście pokonał Kairata Achmetowa, pokonał Adriano Moraesza, potem w rewanżu przegrał z Moraeszem, przegrał z Wakamatsu, wygrał z Tauru, tutaj w rewanż przegrał z Tauru też, chociaż Tauru to jest bardzo przeciętny zawodnik, 33 lata, wraca po dwuletniej przerwie. Jonghoor Chińczyk, przepraszam. Jonghoor Chińczyk, nie bił się rok, przegrał z Yuen Wakamatsu na pewnym dystansie. On się bił długo na One Hero, wygrał z Felteksem, który do MMA się nie nadaje, jak widać, super kickbokser, ale słaby w MMA. No dla mnie Geja już takie, myślę, że też jest faworytem, ale ja osobiście swoich pieniędzy nie postawię na niego z racji tego, że tak jak mówię, wraca po dwuletniej przerwie ten zawodnik, ale no tutaj czysto sportowo to raczej łatwo powinien to wziąć Filipińczyk. I mamy jeszcze dwie walki kluczowe, jeśli chodzi o MMA. Brandon Vera kontra Amir Alagbawi. Vera 45 lat, wraca też znowu po długiej przerwie. 1,5 roku się nie bił, przegrał z Arianem Bularem, wcześniej porażka z Aung Lansangiem. No wygrywał tutaj z zawodnikami. No pozostawia to trochę do życzenia, bo tutaj Igor Subora słaby, Cheng słaby, Hideki Sekine Szyrek słaby, Seri Lee. A grałem na Werej, tu z Suborą był underdogiem chyba nawet z tego co pamiętam. Seri Lee wygrał też jakiś tam fajny kusił, pamiętam, bo grałem to z Bularem. To były moje początki w ogóle tutaj, pamiętam, że gdzieś tam analizę nawet pisałem, mam ją gdzieś. Z Bularem były bliskie kursy, z tego co pamiętam. No, Bular go tam zjadł, tak naprawdę. No, ma 45 lat, do czego tutaj oczekiwać od Wery? Amir Alagbawi jest bardzo hitable, jednak wydaje mi się, że on już tutaj wyciągnął wnioski z tych porażek. Najpierw z Wukongiem, potem z Mały Chinem, z Seriliego zdeklasował, tak naprawdę. To jest właśnie ciekawe, bo on sobie nie dawał jakiejś wielkiej krzywdy zrobić, tak naprawdę, w ACA. Znokautował go tylko na Ryzie Mirko Filipowicz, tutaj Włan to jakoś nie zagrało, ale na ten moment pod kątem backgroundowym, pod kątem innych momentów karier obu, to jednak wyraźnie faworytem jest Amir Alagbawi. Po raz kolejny mamy kursy fatalne, 1,25 na Amira. Jeśli miałbym zagrać, to raczej Amir niż Omar Kane, ale też się pewnie wstrzymam, bo to kategoria ciężka. No i walka wieczoru, Joshua Pacio kontra Jared Brook. Na tą walkę długo czekałem, powiem szczerze, bo jestem fanem One i ta walka no grzeje się już od dłuższego czasu, naprawdę dobrze to wygląda. Jared Brook jest wyraźnie faworytem. Joshua Pacquiao 4 kolejne zwycięstwa. De facto nie pokonywał jak. No ten. To było w kategorii chyba słomkowej, on się bił. To jest chyba słomkowa, tak była, z tego co sobie przypominam. Oni jakoś to inaczej rozpisują, chyba aż sobie jeszcze rzucę okiem dla pewności, bo. Nie, 265, no to nie, to powinna być kategoria musza. Joshua Pacquiao 4 kolejne zwycięstwa, split z Silvą, z Sarutą. Ostatnia walka we wrześniu w zeszłym roku, miał się być właśnie z Brooksem już w czerwcu.
Na Jared Brooks, no zwolniony z UFC, ale on tutaj po zwolnieniu z UFC leci jak burza tak naprawdę. Na Ryzen miał no contest, później 5 wygranych Altamirano, znowu w rewanżu na Bellatorze z Haruo Oczim, Wuhan 3 zwycięstwa, dekasacja na Adiwangu, dekasacja na Minouye, Bokang Masunie tam plecak mu zrobił, chyba czarnoskóremu zawodnikowi go tam poddał. No raczej formalność wydaje się tak naprawdę. Pod kątem sportowym Jared Brooks zawsze był super gościem, 1.24. Taki powiew czegoś nowego bym powiedział, jeśli chodzi o One Championship, gościu z trash talkiem, gościu, który krzyczał sporo, wygrywał na UFC dwa pojedynki Roberto Sanchez, Eric Shelton, przegrał z Figueredo przez splita, przegrał z Torresem, pamiętamy, przez tego nieszczęsnego slama. No, faworytem jest tutaj Brooks, raczej dość wyraźnym i to na niego pewnie postawię, chociaż ten Kustak jakby też nie jest interesujący jakoś mocno, no ale tutaj różnica klas będzie prawdopodobnie bardzo wyraźna. Oktagon 37, dwa pojedynki mistrzowskie, dwie walki Polaków również na tej karcie, więc z perspektywy nas ciekawa na pewno karta. No sobie też z grubsza przejrzałem te wszystkie pojedynki, wypadły dwie walki, mamy tutaj w zastępstwie dwóch gości. Zaczynam właśnie od walki Ronaldo Paradisera z Felipe Limą. Słowak przegrywał z naprawdę dobrymi zawodnikami, to trzeba przyznać. Ostatnio wygrał z Jamikiem Furtado, to był wrzesień. Miał walkę zakontraktowaną właśnie z Wladimirem Sykiciem. Wypadł w jego miejsce, wszedł też znany z polskich aren Felipe Maia. A Paradiser już przegrywał naprawdę topowymi nazwiskami. Mateusz Legielski, Iwan Buchinger, Lozane Keita na pełnym dystansie. W walce chyba to było o pas oktagonu. I co? Mamy tutaj 14-8 Słowaka i mamy Felipe Maję, który jest znany z walki z Mateuszem Rybeckim, gdzie w 15 sekund go Chińczyk znokautował. Od tamtej porażki 4 walki, 3 zwycięstwa, 1 porażka. On dosyć niespodziewanie poddał 15 sekund Aline Nahaye, bardzo dobrego Francuza. Ostatnią walkę stoczył w październiku na UAE Warriors, przegrał tam z byłym zawodnikiem UFC Zurongiem. No i tutaj walka bardzo prosta wydaje się w obsłudze, że tak powiem. Paradiser tutaj po pełnym przygotowaniu zasięg i warunki ma zdecydowanie lepsze od Felipe Maia. Myślę, że ta walka pewnie rozstrzygnie się na punkty, podejrzewam. I faworytem bardzo wyraźnym jest Paradiser w okolicach 1.26. Nie jest to interesujący jakoś mocno kurs, ale jest tutaj dla mnie bardzo wyraźnym faworytem Ronnie w tym pojedynku. Tu walkę Kuźnika odpuścimy. Walka kobiet. Chochlikowa kontra Katarina Dalida. Też bardzo interesujące zestawienie. Chochlikowa super kickbokserka, 26 lat, już tutaj też ma fajne walki, zwycięstwo na Bellatorze i dwa zwycięstwa w oktagonie, jednakże tutaj wydaje się, że ten przeskok, jeśli chodzi o rywalki w MMA, będzie bardzo wyraźny. Katarina Dalizda gremialnie skreślana była w ostatnim pojedynku z Marory Martin na gali w Niemczech, to był październik. Wygrała na pewno w sensie z byłą zawodniczką UFC, spójrzmy jak te kursy tutaj wyglądały na Niemkę w tamtym pojedynku, było 3.40, no coś koło czwórki, ja tam gdzieś za drobne miałem pograną z tego co pamiętam. Monika Chochlikowa, lepsze gabaryty ma, 10 cm jest wyższa Słowaczka, ale kursy mamy takie jakie mamy i wyraźną faworytką jest Dalizda w tej chwili 1.42. Znaczy, akurat jeśli ten pojedynek, to ja mam mieszane uczucia. Dla mnie faworytką też jest Dalizda, jednakże dałbym tutaj bardziej wyrównane kursy gdzieś rzędu, myślę, 1.60, 1.65 na Niemkę, bo tak jak mówię, Chochlikowa bardzo wyraźny tutaj przeskok jakościowy, jeśli chodzi o MMA samo. Jednakże wydaje mi się, no czysto sportowo tutaj lepsza jest chyba Niemka, bym raczej na nią postawił w tym pojedynku. Tutaj bardzo interesujący pojedynek też, który już bardzo dawno wisi w ofertach, przede wszystkim w ofercie Fortuny, która jest oficjalnym bukmacherem oktagonu. Abder Rahman Edriali kontra Robert Bryczek, bardzo interesujący pojedynek. Faworytem jest Bryczek, jednakże tutaj te kursy już troszeczkę się polaryzują i myślę, że do soboty prawdopodobnie się spolaryzują jeszcze mocniej. Driali zadebiutował w oktagonie w zeszłym roku w czerwcu, to była jego ostatnia ogólnie walka w MMA. Poddał bardzo łatwo z Denka Poliwka, tam bardzo mocny fizycznie jest Algierczyk, to trzeba przyznać, naprawdę Francuz, czy Algierczyk, tak, ale on siedzi we Francji, bardzo mocny fizycznie, dobry gościu. Jednakże te kardio u niego jest bardzo podejrzane, wystarczy spojrzeć, on tak wygrał na pełnym dystansie też na Ukrainie, to było 5 lat temu, ale ostatnio wszystko w pierwszych rundach, a Robert Bryczek od rozstania się z Mirkiem Oknińskim, bo porażka jego z Poliwką, to była ostatnia walka, gdzie Mirek Okniński był, przygotowywał Bryczka do tej walki. Czy dwa szybkie zwycięstwa później Bryczka, jednak no rywale Isiela z Robson i Mateusz Strzelczyk to nie byli rywale topowi, jednak czy trzeba przyznać, że no Robert Bryczek troszeczkę inne podejście, też siedzi w Uniku, dobre sparingi, dobrzy sparing partnerzy, myślę, że no
Ja osobiście na Bryczkanie zagram. Bryczek mnie zawiódł i z Kajkiem Brito, akurat z Brito to nie grałem. Grałem na niego z Silwą i grałem na niego z Poliwką. Zawiódł mnie mocno Robert Bryczek w tamtych pojedynkach. Nie postawię na niego pieniędzy, jednakże myślę, że Robert Bryczek, patrząc na to, w jakiej jest formie, ma duże szanse z Driali wygrać. Jest dla mnie minimalnym faworytem w tym pojedynku, ale czy na niego postawić, ocencie sobie to sami. Ale jeśli miałbym postawić na jakiegoś Polaka, na pewno na Adama Pałasza. Tadej Deitman, dosyć niespodziewanie tutaj w oktagonie zrobił szum, był sporym underdogiem w pojedynku z Danielem Dietrichem, wygrał przez poddanie, potem wygrał z Mindą na pewnym dystansie, co było też sporą niespodzianką, powiem szczerze, bo te kursy w obu pojedynkach był chyba Słoweniec underdogiem, z tego co pamiętam, tak, trójka z Mindą, 3,50 już było z Danielem Dietrichem, w ogóle kosmos. Tadej Deitman przegrał z Nadem Sosiciem w zeszłym roku w kwietniu w pierwszej rundzie. Adam Pałasz bił się z Sosiciem ostatnio na oktagonie, znokautował go w pierwszej rundzie. Wygrał też z Jemelianosem, bardzo dobry występ z Sianosem. No, przegrał z Pobyreżecem, duży hype tam poszedł na niego, a jednak Ukrainiec to bardzo solidna firma. Znokautował Pałasza na gali, chyba to była gala w Polsce jakaś, z tego co pamiętam. Ale tutaj Adaś jest bardzo wyraźnym faworytem z tej karty. Biorę go zdecydowanie, myślę, że 1,47 jak najbardziej do gry, super. Super kurs nadal, bo ja bym dał, oczywiście, tak jak mówię, okoliczności są troszeczkę inne w tych walkach, ale dla mnie faworytem, no tutaj wyraźnym jest Adam Pałasz, myślę, że to jeszcze spadnie. Mikulaszek kontra Zlatew, też taka walka, kurde, o tej nie wiem za bardzo co myśleć, Mikulaszek jest po czterech porażkach. Ostatnio przegrał z Chodzadem Karzewantem, też na gali w Niemczech wcześniej, no i przegrał z Robertsonem i z Wemolą, z dobrymi zawodnikami. Porażka z Melisiem, cztery porażki Mikulaszka, no i Zlatew, który bił się na Fabryku 5 listopada, czyli to będzie miesiąc od ostatniej walki, na pełnym dystansie przegrał z Plesnikiem, który wszedł w zastępstwo, miał duże problemy tam z bokserem, przede wszystkim z rekordem 1-3. Ja też raczej tego nie postawię, ale no tutaj dla mnie faworytem no jest Mikulaszek i w okolicach dwójki to no taka walka to jest dla niego, podobnie bo z Gaborem Borarosem ostatnio, to jest dla niego walka must win tak naprawdę. On tą walkę musi wygrać, żeby tutaj jeszcze dostać jakąś walkę w oktagonie i myślę, że on tą walkę wygra, a w okolicach dwójki to do singla super kurs, powiem szczerze, tak, nie za duże pieniążki, ale jak najbardziej. Vlasto Cepo kontra Gianni Melillo. Kurde, o Cepo to nie wiem co myśleć cały czas, bo Cepo to jest gość, który ostatnio bił się na Centurionie, na tej maltańskiej galach, bił się z gościami, którzy w ogóle byli totalnym szrotem, tam spędził w oktagonie nieco ponad pół rundy. Poddał dwóch gości, przegrał z Joelem dos Santosem na jakiejś gali, to było chyba gala w Niemczech, z tego co sobie przypominam. A, na Słowacji, przepraszam, na Słowacji. No w oktagonie wygrywał szybko, wygrywał w pierwszej rundzie z Miloszem Kosticiem, wygrał z Aleksandrem Silvą, tam Silva go naruszył, z tego co pamiętam, ale no Cepo jest dobrym gościem. Porażka ze Strzelczykiem. I mamy Melillo, który też ostatnie walki, poza tą walką ostatnią z Peniazem, gdzie przegrał na punkty, ale to tylko i wyłącznie z racji tego, że to Peniaz ma taki styl, wychodzi, punktuje. Miał Peniaz trochę problemu z Melillo i byłem zaskoczony, powiem szczerze. On cztery ostatnie porażki, pięć nawet z Kerimem Engizekiem i z Amus również, wszystko przegrywał w pierwszej rundzie. Ostatnie walki to był Skibiński, który go w 20 sekund nokautował. No kolan, że do tej walki nie widziałem. Page go też ustrzelił łatwo, Luis Long go poddał. I to jest walka taka, albo C pobierze to w pierwszej rundzie, albo później mogą zacząć się schody. Dopre raczej nie jest to zbyt interesująca kombinacja. Mamy w okolicach 1,50 te kurs, 1,52. Ale to jest walka mocno pod live. Jeśli będziecie oglądać oktagon, to polecam mieć to na uwadze, bo tutaj różnie może być. Albo to się skończy szybko, albo Melillo będzie to przeważał na swoją korzyść. Być może też Cepo wyjdzie pierwszy raz lepiej. No jednak, bo to jest gościu, który ma 12 pojedynków i fakt faktem przegrał na punkty. Tak, z Joelem dos Santosem to było w czerwcu, więc cardio na 3 rundy jakieś tam ma. Ale może być różnie w tym pojedynku, patrząc na to, jak Melillo całkiem przyzwoicie wyglądał z Peniazem, przypomnę. Więc to jest taka walka. Dla mnie faworytem Cepo jak najbardziej, bo to jest dobry stójkowicz, on fajnie narzuca sobie. Nie mówię o tych walkach ostatnich, bo te jego walki z tym Szrotem tam na Malcie, tak, na Malcie chyba to były, tak, dwie walki, bo Centurion się tam gdzieś promował Cepo. On się bił całkiem niedawno, bo on się bił 16 listopada, łatwo tutaj nabił sobie rekord dwoma zwycięstwami. To jest taki kurde gościu, o którym Cepo, o Cepo mówi się też w kontekście UFC, już gdzieś słyszałem. Ja go nie widzę w UFC, broń Boże, no ale no Peniaz się zawiódł, na pewno przegrał tam Peniaz z Dumasem. Może dostanie szansę Cepo, zobaczymy. Dla mnie faworytem jest Serb, ale no mam tutaj mocny nawias na tą walkę na pewno. O Melillo nie jest jakiś wybitny, ale postawił się Peniazowi i źle nie wyglądał.
Szyroki kontra Dyszka. Szyroki miał się bić z Petraszkiem chyba na tej gali. Wchodzi Konrad Dyszka. No ja Szyroki znam z Genesis. Szyroki po trzech wygranych, co ciekawe, w MMA, bo ten rekord już miał, kurde, blady trochę. Nadal ma blady, ale lepszy niż wcześniej. Zaraz tutaj sobie zwiniemy te jego walki poza MMA. Trzy zwycięstwa, ale też zawodnikami, no kurczę, nie najwyższej klasy. Bartl, Samuel Dańko, Fiala przegrywał ze słabymi zawodnikami też miejscami. Jan Siroki to jest taki gościu, który jest mocno stójkowy. No, nie ma za bardzo tam czym się pochwalić w parterze. Konrad Dyszka 14-2, zawodnik UFD, znany z KSW, oczywiście porażka z Łukaszem Rajewskim. Później trzy zwycięstwa: Rish, Rzeka Rezinio i Alex Quiles, którego ja nie znam. Quiles miał się bić z kimś. Nie pamiętam, z kim on się miał bić, ale miał się bić z jakimś znanym też z polskiego rynku zawodnikiem, a mianowicie to miał być. Aha, z Kamieniem Gniatkiem, tak, i Fengo chyba wtedy nie puścił, z tego co sobie przypominam. No, Konrad Dyszka się pokazał z niezłej strony. On ma całkiem dobry bagaż, ma niezłych zawodników w rekordzie. Bił się Czokeli, był no contest, wygrał z Pugliesim, przegrał z Rajem. No, Raju go tam zdominował stójkowo, ale to jest nadal niezły zawodnik. Będzie tutaj gabarytowo bardzo mocno przeważał. 10 cm wyższy, zasięgowo 20 cm plus parterowo będzie prawdopodobnie lepszy od Szyrokiego, więc. No tutaj pomimo tego, że zastępstwo, to jednak Dyszka po 1,54 wygląda całkiem interesująco, powiem szczerze, i na nieca raczej tutaj postawię w tym pojedynku. Matawał już tą walkę sobie odpuszcza, chociaż ja po cichu liczę, że Hawajczyk tą walkę weźmie, to jest gościu z kontendera, ale on szuka takiej wagi dla siebie, to jest bardzo niski gość, który bił się w kategorii półciężkiej i rzeczywiście Matawał tam, no już jak już zacząłem, to może wspomnę. Almatawał jak przegrywał, to przegrywał z naprawdę dobrymi zawodnikami, to trzeba znać. Tahon Czukwi na kontenderze, później z Rodriguezem przegrał, z Kistoficiem na pewnym dystansie wygrał, z Stalczakiem w grudniu w zeszłym roku. No miał z Usktem już walkę zakontraktowaną na wrzesień, a Radovan Uskt wygrał z Kuldinowem, przegrywał też z dobrymi zawodnikami. Kristoficzka też dla mnie walka no bet raczej, ale po cichu liczę na Hawajczyka w tym pojedynku. No i też walka, o której ja się tutaj. Oj, coś mi tu powyskakiwało. Mail mi się w końcu odpalił, co ciekawe. Matej Stanikidze kontra Jakub Tichota. I powiem szczerze, bardzo duży hype na Tichotę tutaj idzie od początku. Ja mam troszeczkę inne zdanie na ten temat. Matej Stanikidze, no Gruzin. Po raz kolejny mamy taki, powiedziałbym, syndrom z Żuli Kożożuły. Powiedziałbym, bo tak, Stanikidze tutaj na M1 przegrywał, oczywiście jak najbardziej, jest doświadczony, ale wszedł do oktagonu z buta, bardzo dobre zwycięstwo z Kolontajem, łatwa wygrana z Dawidem Munem, gdzie był chyba nawet underdogiem Matej Stanikidze, ja tam grałem to dość przyzwoicie, na wtedy na niego był dla mnie mocnym pewniakiem Gruzin. 24 lata, no duży talent i Jakub Tichota też jest dużym talentem, ale no jak się obejrzy jego walki, to on i z Dawidem Karetą trochę to tak nie wyglądało imponująco jakoś mocno. I z Janeronem Kulmalą, który jest mega mocno podsprawiony z Kogutem, tam były problemy. Dla mnie tutaj, może trochę życzeniowo, Czesi bardzo wierzą w Tichotę. Ja postawiłbym na Stanikidze w tym pojedynku. Z 2,05-1,76 nam się zrobiło, jeszcze gdzieniegdzie widziałem koło dwójki kursy na Matę. Ja jestem za Gruzinem w tym pojedynku. Myślę, że tutaj Matę Stanikidze pokaże, że jest no takim gościem, który może mocno namieszać. O Tichocie też się mówi w kontekście już kontendera, się mówiło, raczej nie będzie niespodzianka, w przyszłym roku chłopaki z oktagonu tam wylądują. Minimalnie Stanikidze, raczej tutaj za Gruzinem jestem minimalnie, tak mówię, Tichota miał problema, zobaczymy im dalej w las, jak to będzie szło, być może mistrzowskie rundy, zobaczymy kto tam będzie lepiej wyglądał. Trochę, kurde, rzut monetą ta walka jest, ale dla mnie Gruzin minimalnie 55 na 45 do 45. I mamy Kozmę i Kai Cabrito. Dawid Kozma, 5 kolejnych wygranych, ostatnio naprawdę, 4, przepraszam, 4 wygrane, przegrał ostatnio z Mukametrzynem na LCC, ale na oktagonie jest niepokonany. Matek Keterzelan do Silva, Bojan Veličković, Petr Kniże. I co? Tutaj mamy gościa całkowicie innego stylistycznie, jeśli chodzi o Kai Cabrito, bo Kozma raczej bił się z gościami fizycznymi. Z każdym, i Matę, i Leandro Silva, i Bojan Veličković, i Petr Kniże. Znowu Kai Cabrito przegrał z Kniże. Wygrał z Andrejem Kalasznikiem bardzo łatwo, bez mniejszych problemów wygrał, znokautował Bryczka. No tutaj trzeba będzie uważać przede wszystkim na mocne uderzenie, bo Kai Brito rzeczywiście jest gościem, który jest bardzo niedoceniany, bym powiedział. Ale dla mnie Dawid Kozma też z tym rekordem, już mam nadzieję, że on z tego oktagonu będzie chciał uciekać, bo jednak 30 lat, 30 zwycięstw, 11 porażek, mega dobry rekord i mam nadzieję, że Dawida zobaczymy w jakiejś lepszej organizacji. W oktagonie jest niepokonany, 10 wygranych ma.
5 przed czasem, 5 przez decyzję. No i Kozma raczej. Ja bym tutaj na Kozmę stawiał. Nie da się raczej ubić, myślę, Czech. Ja postawię na Kozmę w tym pojedynku. Jest dla mnie wyraźnym faworytem. Aczkolwiek, no na Kajka Brido trzeba uważać, bo rzeczywiście on z Gordiejewem bliska walka. No jedynym w sumie zawodnikiem, który taki łatwy sposób z nim wygrał, jest Mateusz Rzębecki. Na Battlefieldzie to było chyba w Korei czy w Chinach. Ale tak to i Bryczka tutaj łatwo i Kalasznika znokautował. Jest groźny, ale na dystansie myślę 5 rund dalej i ten styl Kozmy też robi swoje. Raczej tutaj Dawid Kozma jest wyraźnym faworytem tej walki. Sobotę, weekend cały, zamykamy galą UFC Fight Night. Pierwsza z trzech gal grudniowych zamykających ten rok 2022, jeśli chodzi o organizację UFC. No i mamy mocno nabity dosyć Fight Night. 15 pojedynków, jedna tylko walka nam się wykrzeczyła. Walka Brunsona z Hermansonem. W miejsce tutaj Brunsona mamy zastępstwo. Więc tak, ja tej całej karty jakoś mocno nie analizowałem, ale mam tutaj paru takich dość wyraźnych faworytów, a na pewno Francis Marshall stać z Marcelo Rojo. Francis Marshall, pamiętam, że analizowałem tą walkę na Contenderze w tym roku jego z, on się bił z Conorem Matthewsem, tam nie miał jakichś wybitnych skalpów, ale rzeczywiście Francis Marshall tam odrobił pracę domową tą swoją fizycznością, zapasami chyba z tego co pamiętam. Dobrym gameplanem, w bardzo dobry sposób, łatwy sposób Conora Matthewsa ograł na pełnym dystansie, dostał angaż w organizacji i mamy Rojo, który idzie przede wszystkim do kategorii piórkowej z kategorii koguciej w UFC, dwa pojedynki, porażka z Charlesem Jordanem, miał tam swoje momenty z tego co pamiętam w pojedynku z Jordanem, chyba Argentyńczyk, no i porażka z Kylem Phillipsem, też tam bez mniejszych problemów Kyle Phillips go zdominował. Warunki fizyczne tutaj na korzyść Francisa Marshalla, jest wyższy, ma lepszy zasięg. Myślę, że tą swoją fizycznością będzie przeważał młody Marshall. Myślę, że UFC będzie go chciała promować. Dobry chłopak, już ma ten test na pewnym dystansie z może nie wybitnym zawodnikiem, ale z już coś tam sobą reprezentującym. Na pewnym dystansie ten test ma. Z 1.97 nam się 1.67 zrobiło. Dla mnie wyraźny faworyt Amerykanin w tymże pojedynku. Nathan Levy kontra Gennaro Valdez. Tą walkę kobiet pierwszą odpuściłem, bo nie wiem za bardzo co na ten temat myśleć, a wydaje mi się, że Easter Nunes może tutaj się przełamać na Meksykance. Nathan Levy, przekaz Garcia, potem zwycięstwo z Mike'em Bridenem, ale też jakiegoś wielkiego szału, jeśli chodzi o Levy'ego, nie było. Gennaro Valdez w debiucie został znokautowany przez Matta Frevole w pierwszej rundzie, wcześniej bił się na Lux Fight League, a też na Contenderze miał Patricka White'a, bardzo słabego Amerykanina. Nie wiem co na temat tego pojedynku myśleć, myślę, że tutaj więcej przemawia za Izraelczykiem. Ale czy bym postawił na niego swoje pieniądze, to nie wiem. Chyba na ten moment nie. Tutaj mamy też walkę Tracy Cortez i Amanda Ribas. Oczywiście Tracy Cortez bardzo dobrze wyglądała w ostatnich pojedynkach. Ma 10 kolejnych wygranych, ona przegrała tylko w debiucie w UFC. Przede wszystkim też wygrała Zagapową na Contenderze w UFC. 4 zwycięstwa, wszystko decyzjami. No na pewno split Justin Kish to nie jest jakiś wybitny wynik, bym powiedział. Ostatnia walka wygrana z Melissą Gatto. Amanda Ribas po porażce przegrała z Katynczuka Gijan przez splita. No ogólnie ten kaliber rywalek Amandy Ribas, kurczę, troszeczkę lepszy, bo jednak i Mackenzie Dern i może Amanda Marcos Toni, ale porażka z Mariną Rodriguez przed czasem, a była faworytką wyraźną wtedy Ribas, z tego co pamiętam. Porażka z Katynczuka Gijan też po nie najgorszym pojedynku. Mi się wydaje, że Ribas, ale może bardzo, bardzo, bardzo minimalnie. Z 1.91 mamy teraz wzrosty, kurczę, nie wiem co na temat tego pojedynku myśleć. Mamy dwie zawodniczki, no takie pretendujące do czegoś na pewno, może minimalnie dla mnie Ribas, ale nie postawiłbym tutaj pieniążków z tych. Elgin kontra Jonathan Pierce i tutaj mam faworyta też bardzo jednoznacznego, oczywiście Jonathan Pierce, ale czy w okolicach 1.20 jest sens na niego grać, nie bardzo wiem. Darren Elkins wygrał z Tristanem Connellym, ale ostatnie lata to już... Znaczy takie zloty i upadki, wygrywał z bardzo słabymi zawodnikami jak Garagori czy jak Miner, przegrał z Kamem do jednej bramki. No wcześniej to już cofamy się mocno, bo jednak z Wolkanowskim przegrał, czy z Lamasem, prawda, to są naprawdę stopem, jak na tamte lata jednak 38 lat. A Jonathana Pierce'a zlekceważyłem, choćby w walce z McMahonem Amerykanim, on przegrał w debiucie z Lozonem, ale później wrócił w dobrym stylu, naprawdę w dobrym stylu pokonał i Kaja Kamakę, i Omara Moralesa, i Amerykanie go bez mniejszych problemów. Może ta linia jest ciut za niska, ale dla mnie no tutaj wyraźnym faworytem jest jednak Pierce. Elkins myślę, że już jest mocno pasprami tutaj prawdopodobnie. No prawdopodobnie przegra z Pearsem. To samo mogę powiedzieć o Michaelu Johnsonie. Michael Johnson kontra Mike Diakise. Johnson w ostatnich latach też wyglądał już słabo. No tutaj przeciętnie przegrał z Mularkiem przez splita. Tam chyba trochę oszukany był Amerykanin. Wygrał z Alan Patrickiem w maju. Wcześniej 4 przegrane. Emmett, Ray, Thiago Moises, Clay Guida. Ale to też na przestrzeni 2 lat. Michael Johnson.
No i mamy Marka Diakise, który jest na fali dwóch kolejnych wygranych. I Mark Diakise się przebranżowił już, można powiedzieć, śmiało, bo wcześniej to był gość, który tylko bazował na swojej tak naprawdę stójce. W tej chwili mamy zawodnika, który jest pełnoprawnym zawodnikiem MMA. Ze Sławą Boszewem był underdogiem, 2-20 z Hadzowiczem, łatwa wygrana Marka Diakise. Na papierze Diakise, ale oczywiście Johnson może zaskoczyć, tak jak choćby walce z Dacinem Poirierem, ale no jednak, o ile 1,63 było bardzo do gry, o tyle 1,30 jest mniej ciekawe, bym powiedział, do gry, jeśli chodzi o Anglika, no ale Diakise jak najbardziej tutaj. No Gida kontra Holtzman i też mam tutaj mieszane uczucia, bo tak, mamy Gidę, 40 lat, Gidę potrafi się odpalić i potrafi zaskoczyć zdecydowanie. W ostatnie pojedynki jego, to walka, ostatnio przegrał z Puelesem, Gida wcześniej wygrał z Santosem, też był underdogiem, 2,70, przegrał z Macenem przez splita. Gida jest zawsze niewygodny, Gida jest zawsze groźny, można powiedzieć, tak naprawdę. No i mamy Scotta Holtzmana, który jest starszy nawet, nie, jest wiekowo podobny jak Gida, 39 lat. Ostatnio Gida bił się w zeszłym roku w kwietniu z Mateuszem Gamrotem. Knockout wcześniej przegrał z Dariuszem, ale też no, Holtzman potrafił się pokazać z dobrej strony. De facto nie miał wybitnych nazwisk, ale tutaj jeśli chodzi o kurs na Holtzmana, to dla mnie jest to kurs, który jest bardzo niezachęcający do gry, bo tutaj wydaje mi się, że te linie powinny być troszkę bliższe. Holtzman... No Holtzman nie był nigdy jakimś topowym zawodnikiem. Tak jak mówię, no te ostatnie walki przegrywał rzeczywiście dobrymi gościami. I z Benailem, i z Mateuszem, z Topem, prawda? Jak wypadnie na tle Gidy, nie wiadomo. Fizycznie będzie większy Scott Holtzman, ale nie wiem, czy po dwóch porażkach tutaj ma weterana dużo bardziej wyeksploatowanego, bo jednak 59 walk ma Gida, 19 ma Holtzman. No walka no bet, moim zdaniem. Zdecydowanie. Jeśli już gość, to oczywiście Gidę. Angela Hill kontra Emily Ducourt. No tutaj Emily Ducourt w bardzo dobrym stylu się zaprezentowała w debiucie, ale zaczniemy od Angeli Hill. Hill wygrała ostatnio z... też tutaj w jakichś grapleskich walkach bierze udział. Hill z Lupitą Godinez przełamała serię trzech kolejnych porażek. Lupita 3,80 z Meksykanką, wtedy wcześniej porażka Tecia Torres, Amanda Lemos, Vilna Jandiroba. No tutaj Emily Ducourt, jeśli odrobi pracę domową z pojedynku Hill z Torres, to łatwo tą walkę powinna wziąć. Bardzo dobrze Ducourt wyglądała w walce z Penem. Naprawdę imponujący występ. Rzeczywiście Emily Ducourt, pomimo tego rekordu, który jest jak na kobietę 12-6, nie jest jakiś wybitny, to jednak te cztery kolejne zwycięstwa, jak przegrywa naprawdę z dobrymi zawodniczkami, no trochę była rzucana mocno na głęboką wodę, bym powiedział, w Bellatorze, bo tutaj ona już w piątej walce miała walkę z Ilimą Melej McFarlane. Same decyzje przegrała tylko w rewanżu z Ilimą w piątej rundzie. Naprawdę ma bagaż mocny doświadczeń Ducourt. I ja tutaj na Ducourt postawię, też już stawiałem na nią w pojedynku z, chyba z Marcos, tak? Czy z Penę, to była walka. Z Penę i tutaj, jak lubię Angelę Hill, wielokrotnie na nią stawiałem, tak stawiam na Emily Ducourt w tym pojedynku. Nico Price kontra Phillip Rowe. Też nie wiem na temat tego pojedynku, co myśleć. Nico Price wraca po zwycięstwie w zeszłym roku chyba. W październiku wygrał na pełnym dystansie z Alexem Oliveira. Wcześniej porażki, no z dobrymi zawodnikami, z Michelem Pereirą, z Vicente Luquez, z Jeffem Neelem. Serone był remis, potem no contest zrobili, bo chyba coś tam było palone u kogoś, z tego co pamiętam. I Phillip Rowe na fali dwóch z wygranych, tutaj Phillip Rowe super gabaryty ma, wygrał z Orionem Koski, z Jasonem Wittem, przegrał z Gabe'em Greenem. No przegrał z Gabe'em Greenem, a Nico Price moim zdaniem lepszy jest niż Gabe Green, także tutaj minimalnie na Nico Price'a, ale ogólnie mi się wydaje, że ta walka do decyzji nie dotrwa i jeśli miałbym brać, to walka nie trwa do 1,40 albo under ten koło w okolicach 1,50 parę. A myślę, że Nico Price tutaj, Phillip Rowe jest jak najbardziej do nokautowania moim zdaniem. A Nico Price też jak już przegrywał, to tutaj z naprawdę topem, topem dobrych zawodników. 12 walk, Phillip Rowe 3. Nie skreślałbym tutaj weterana w żadnym wypadku. Jeszcze co tutaj mamy ciekawego, zaraz sobie to oznaczę. Eric Anders kontra Kyle Daukaust, obaj po porażkach, Anders po dwóch, Anders zwałowany w pojedynku z Union Parkiem, ale pomimo tego, że przegrał tam wałkiem, to tak naprawdę Eric Anders nie pokazał tam nic szczególnego w tym pojedynku, jeszcze wcześniej szybko poddał go Muniz. Ostatnie zwycięstwo z Darrenem, z dentystą, Stewartem, którego pokonał Mick Stanton, będę to pamiętał przez lata, jak można było przegrać z takowym zawodnikiem, zostać znominowanym, porażka z Jotko, wygrał z Meshertem. No Anders mega nierówny gość. I mamy Kyla Daukausa, który wraca po ciężkim nokaucie z nogi, z rąk Romana Dolidze. Też taka walka trochę jak rzut monetą. Dla mnie może minimalnie Kyla Daukausa, ale też te kursy powinny być moim zdaniem mimo wszystko bliższe.
Dalej mamy. No, Hermansson kontra Dolidze. No, Dolidze wszedł w miejsce Brunsona. Hermansson w ostatnim pojedynku łatwo wyprztykał Krista Kertisa, jednak mam tutaj charakterystykę troszeczkę inną zawodnika, tak naprawdę, bo Roman Dolidze te gabaryty ma lepsze niż Kertis, z tego co pamiętam chyba. Jest wyższy od Hermanssona, ale ma gorszy zasięg. Dolidze trzy kolejne zwycięstwa: Lawano Staropoli, Gdaukas i Fila Heifsa zbił ostatnio Dolidze. No, spory przeskok dla Dolidze tak naprawdę, bo Dolidze jeszcze w zeszłym roku w marcu z Stevenem Dicem przegrał na pełnym dystansie. No, Hermansson, jakby jaki by nie był, można jakoś nie lubić jego stylu walki, tak jak ostatnio z Kartisem przeszedł obok walki, wypunktował dwie rundy Kartisa, przecież już sobie zwolnił. I to może być podobnie, ale kurs w, w okolicach 1,54 dla mnie jak najbardziej ciekawy do gry, mimo wszystko do kombinacji tutaj z innymi walkami. No, bo jednak Joker, no tutaj Joker jest na tyle doświadczony na tym już wysokim poziomie, że powinien sobie z takim Dolidze poradzić i to tak pewnie bym powiedział. Tuivasa kontra Pawlowicz, też mam mieszane uczucia, bo tak, Tai Tuivasa z Luisem wytrzymał tam, to ja stawiam na Tuivasa, jak pamiętacie, w pojedynku z Derrickiem. Jeden z lepszych betów zeszłego roku wytrzymał, tam w pierwszym rzędzie to gradobicie, znaczy gradobicie, to ten grad ciosów, o to mi chodziło. Wcześniej Augusto Sakai, no i porażka z Ganek, gdzie też mocno się postawił Francuzowi, jednak no, różnica klas, różnica techniczna i gabarytach i ogólnie sportowa, no, była zdecydowanie na korzyść Francuza. Więc tutaj nie było to niespodzianką, ale nawet tam położył, z tego co pamiętam, Ganę Tuivasa. No i mamy Sergeja Pawlowicza, o którym ja też mówiłem wcześniej, na którego też stawiłem w pojedynku z Derrickiem Lewisem. No powiem w świeżości, takie troszeczkę w kategorii ciężkiej. Jestem ciekawy tego pojedynku, bo to jest dobry test dla Pawlowicza. Pawlowicz wszystko kończył w pierwszych rundach. Mamy Tuivasę, który w tych pierwszych rundach raczej nie przegrywał, a nie przegrał chyba ani razu z tego co widzę. Przegrał w drugiej rundzie z Dos Santosem, przegrał w drugiej rundzie ze Spiwakiem przez poddanie i w trzeciej rundzie z Ganę. Pawlowicz ma lepsze gabaryty. Mi to śmierdzi osobiście czymś, co potrwa długo, prawdopodobnie, bo jednak Tuivasa powiedziałbym, że jest bardziej niebezpieczny niż Derrick Lewis na pewno w tej chwili. Pawlowicz głupi nie jest, widać, że ten gościu jest... No, on tu może namieszać mocno, Sergej Pawlowicz. Faworytem jest dla mnie Pawlowicz w tym pojedynku, ale ja osobiście, jakbym miał coś tutaj połapać, to dla mnie bardzo dobrze na przykład wygląda ta druga runda. 2-10. Super dla mnie kurs, naprawdę, do singla jak najbardziej. Over 1,5. Ja myślę, że tutaj ta pasta seria, mamy tutaj, zobaczmy, w UFC te pierwsze rundy, jeśli chodzi o Pawlowicza, powinna zostać wpuszczana moim zdaniem. Tym bardziej, że tak jak Tuivasa, on oczywiście wygrywał w pierwszych rundach, ale no z kim? Ze Struwe, z Hansakerem, z Hardym, z Sakai już druga runda, z Lewisem też. No nie wiadomo, jak się ten pojedynek potoczy od początku, ale myślę, że Pawlowicz tu będzie trzymał bardziej na dystans. Myślę, że tutaj z Tuivasą to nie będzie tak klawę na walkach z Lewisem, bo jednak Lewis już wolny i tak dalej. Ale i on sporo po tej głowie już przyjął. No, u każdego to się odkłada, nie ma innej możliwości. Tuivasa jest jeszcze młody stosunkowo, sporo na łeb przyjął, jakby nie patrzeć, ale to jednak jest jeszcze młody gość, który sporo jeszcze przyjąć potrafi, ale tu patrząc stylistycznie, pomimo tego, że minimalnie wyższy jest Pawlowicz, jednak zasięg ma rewelacyjny, 22 cm jest wyższy, dłuższe ręce ma Rosjanin, zapaśniczo jest też, przypomnę, dobry. Dla mnie Pawlowicz i myślę, że ta walka potrwa długo, nie skończy się w pierwszej rundzie, a czy te 20 do singla, super kuścik jak najbardziej dla mnie. Dalej mamy, co jeszcze? Mateusz Nicolau kontra Matt Schnell. No Nicolau też na dobrej serii tutaj leci, wygrywał Brazylijczyk tutaj, 5 kolejnych wygranych ma. On w ogóle miał drugi angaż w UFC, bo w pierwszym podejściu miał w sumie rekord też 3-1. Przegrał z Ortizem, potem go zwolniono, 2 zwycięstwa, wskoczył do UFC, wygrał z KP. Z KP bliska walka była, ja nawet punktowałem dla Portugalczyka wtedy, z tego Angolańczyka, Portugalczyka. Wygrał z Eliotem, wygrał z Dawidem Dworakiem w marcu. 6-1 w UFC, ten ogólny rekord. Mano Nicolau jest, to jest kawał dobrego zawodnika. I mamy Schnella, który ma super gabaryty, ale jeśli chodzi o Schnella, to jest taki problem, że on ogólnie nie ma za szczęki. On czasem panikuje, odnoszę wrażenie, i on nie myśli tak, jakby mógł wyciągnąć zdecydowanie więcej ze swojego potencjału, bo ma super gabaryty i naprawdę sportowy, jest dobrym gościem, ale przegrał z Pantochą, gdzie zaczął dobrze, z Tysonem Namem bardzo wymęczone zwycięstwo splitem, ja stawiałem wtedy na Schnella, była ponad dwójkę. Bontorin na pewno stał się porażka, zrywany przegrał przez poddanie, no i ta szalona walka z Chińczykiem Sumu Dezim, no gdzie udało się wygrać, a kurs był 3,20. No Nicolau myślę, że tutaj to weźmie i prawdopodobnie na pełnym dystansie. Mateusz Nicolau 1,25. Średni kurs, ale jeśli miałbym brać tutaj, to jak najbardziej overki 1,42, over 1,5. Oczywiście i Nicolau na punkty 2,40, bardzo dobry kurs, moim zdaniem. No faworytem jest Brazylijczyk tutaj dla mnie wyraźnym.
A lubię Schnella, powiem szczerze, że to jest dobry sportowo gość. No i co, Rafael dos Anjos kontra Brian Barberena. Ciekawa kurczę walka, tak wbrew pozorom, bo tutaj bardzo mocno skreślany jest Brian. Z jednej strony oczywiście tak, ale tutaj mamy tak, dos Anjosa, który no, z samym topem walczył ostatnio i bił się w kategorii lekkiej, zrobił jeszcze skok na kategorię lekką. Ostatnią walkę w półciężkiej miał chyba z Kiesą, tak? Potem Fedę z Plitem, gdzie w ogóle miał czyste zwycięstwo z Mojkano, który wszedł za Fizjewa. Też czyste zwycięstwo, no i za fajnym Fizjewem no, nie miał za bardzo podejścia, jednak Fizjew zdecydowanie lepszy już, no już powiew tych młodych zawodników. No tutaj wypycha tych starych weteranów, a ja bardzo lubię Rafaela dos Anjosa, powiem szczerze. Super gościu, gościu, który powinien wylądować w Hall of Fame moim zdaniem, pomimo tego, że tego rekordu, który ma, wiadomo jaki już ma, ale jednak sporo super pojedynków dał naprawdę dobrych w organizacji. Tak naprawdę i mamy Barberenę, który no, jest tutaj sporo większy, ma 10 cm jest wyższy, zasięg mają, 5 cm ma większy Barberena. Barberena 3 zwycięstwa, Darian Wicks, Matt Brown z Plitem, no i Robbie Lawler został ubity przez Barberena, a wcześniej jeszcze porażka z Jasonem Wittem. No tutaj ten kurs jest kurde, nie jest przyzwoity do w ogóle do przemyślenia jakiegokolwiek, bo 1.19, ale mamy dos Anjosa, który ma 38 lat i będzie się bił ze sporo większym chłopem jednak, twardym chłopem, który przegrywał oczywiście przed czasem, ale też jak już przegrywał to trzecie rundy, Vicente Luque się z nim męczył i Randy Brown się z nim męczył. Tutaj zasadniczo jeśli już coś można by było łapać, to zapewne dos Anjos na punkty. Walka dotrwa do decyzji 1.57. Over 1.5 jest zdecydowanie lepszy niż samo zwycięstwo Brazylijczyka po 1.29. No i dos Anjos wygra na punkt 1.74, a z drugiej strony Barberena jest w stanie zaskoczyć, myślę, mimo wszystko. Dos Anjos dużo nie przegrywał przed czasem. Tutaj w trzech rundach ostatnich latach to w sumie on przegrał tylko raz z Eddie Alvarezem. Więc ta walka potrwa i weźmiemy ją prawdopodobnie na pełnym dystansie, myślę, Rafael dos Anjos, tak myślę. I ostatnia walka Stephen Thompson kontra Kevin Holland, dwóch zawodników, których ja bardzo lubię. Tutaj mamy stylistycznie super zestawienie dla Kevina Holanda, mamy pięciorundówkę. Stephen Thompson po dwóch porażkach, 39 lat, porażka z Bensem, porażka z Muhammadem. Znaczy mnie zawiódł mocno Stephen Thompson w pojedynku z Bensem, właśnie liczyłem na więcej. O ile Thompson jeszcze wygrał z Jeffem Neelem, wygrał z Luke, ale to już było 3 lata temu, 2 lata temu. Teraz porażka z Belanem, wraca po rocznej przerwie, no jest już... Po drugiej stronie rzeki Stephen Thompson, już pomału czas się żegnać, myślę, z UFC prawdopodobnie i już niedługo ten koniec kariery nastąpi. No mamy Kevina Holanda, który de facto przegrał oczywiście szybko z Kamzatem Chimaevem, jednakże wcześniej zwycięstwa. Dobre zwycięstwo z Minsens, dobre zwycięstwo z Oliveirą. Jak już przegrywał, no to ja mówię, dla niego to jest stylistycznie bardzo dobra walka, bo jednak zapaśniczo tutaj Stephen Thompson prawdopodobnie nie zagrozi jakoś mu mocno, a gabarytowo 15 cm zasięg, walka na nogach, prawdopodobnie Kevin Holland to rozstrzygnie na swoją korzyść. I myślę, że to będzie dla niego, no to jest tak jak mówię, dobra dla niego stylistycznie walka, takie trochę wyparcie, wskoczenie do w ogóle też kategorii, w 170, czyli tak jak tutaj z Chimaevem w średniej, a z Minsem było tak, pół średniej. No dobra walka dla Holanda i tutaj jak przegra, to będę bardzo zaskoczony. Oczywiście Thompsona nie można skreślać, ale ja osobiście myślę, że Holand jest już na tyle zaprawiony, bo jednak tych pojedynków UFC sporo mało, ma 15, Stephen Thompson ma tych walk 18, więc są zbliżeni względem doświadczenia. Thompson, Boże, Holland też już jakby nie patrzeć się obijał z dobrymi zawodnikami, bo i Jacare i Brunson Vettori to był top kategorii średniej. Kamzat Chimaev, wiadomo, że tutaj nie miał nic do gadania z Czeczenem Holland. Reasumując, dla mnie tutaj, no takim dosyć wyraźny ten kurs jest bardzo przyzwoity średniakowi na Holanda, więc myślę, że warto tutaj się mocniej zagłębić w tą walkę. 65 do 35 dla mnie Kevin Holland, pomimo całej sympatii dla Kanadyjczyka. Fajny weekend przed nami, zaczynając tak jak mówię od dzisiaj, jak już mówiłem na początku, a przyszły tydzień też się zapada super, oczywiście mamy Bellatora, mamy UFC 282 Janka Błachowicza w walce wieczoru, więc będzie się działo na koniec roku, chociaż tutaj w porównaniu do tego co się działo w zeszłym roku, to organizacje nie zwalniają, mamy galę i w Sylwestra i w święta też będą z tego co widziałem, więc tutaj UFC 17 gala, ostatnia grudnia, ale będą inne eventy. No i co? Dzięki za oglądanie, się dotarłeś do tego momentu. Zapraszam do subskrybowania, to jest ważne, bo tutaj dużo oglądacie, a tych subów jest mało. Fajnie, jakby troszeczkę podgonił. No i co? Udostępniajcie i zapraszam do wspierania zrzutki, bo zrzutka stanęła. Jeśli wygrywacie ze mną pieniążki, ja wiem, że sporo osób wygrywa, rzućcie symboliczne dwie dyszki dla mnie, bo to jest dla mnie też jakaś poniekąd praca, więc fajnie, jakby coś tam wpadało. Być może przybijemy jakąś współpracę w przyszłym roku, bo już się coś tam kraluje.
Więc zobaczymy, jak ten kanał będzie wyglądał. Korzystajcie z tych typów, bo tych typów jest dużo i naprawdę zostałem dużo czasu tutaj tak naprawdę dla Was, a wiem, że sporo osób wygrywa i Prime w zeszłym tygodniu super, siadł i PFL dobrze, no Brave troszeczkę słabiej, ale i tak ogólnie weekend no na dobry plus, dla mnie kilkaset złotych na plus jest ok. Zapraszam do oglądania kolejnych typowań. Elo, do zobaczenia.